Radosny dźwięk kolęd wypełnił kościół w Kolonowskiem. W ten sposób mieszkańcy postanowili przedłużyć okres Bożego Narodzenia. Okres bożonarodzeniowy w naszej tradycji śpiewanie kolęd należy do czegoś takiego istotnego w naszej kulturze, więc od najmłodszych próbujemy jakby zainicjować tą możliwość pokazania się na scenie. A zaprezentować mogli się zarówno mali, jak i nieco więksi artyści. To wszystko, by razem cieszyć się świątecznym czasem. Myślę, że podczas Bożego Narodzenia i w tym okresie wszystko jest ważne. Od stołu wigilijnego, od pustego talerza, do płatka, po kolędy. Myślę, że to bogactwo tych świąt jest tak wielkie, piękne, że no każda rzecz, same nuty już, muzyka kolędowa, ale też i słowa, które w prosty sposób oddają tę bardzo skomplikowaną prawdę, że Bóg staje się człowiekiem. Kolędowanie w Kolonowskiem ma swoją wieloletnią tradycję i w tym roku przeżywa mały jubileusz. Nie ma formuły konkursowej, po prostu przychodzą tutaj przedstawiciele szkół, przedszkoli oraz zespoły zgłoszone przez mieszkańców, przedstawiciele Domu Kultury naszego i wykonują kolędy, za których wykonanie otrzymują takie skromne nagrody rzeczowe. Chodzi o kolędowanie, jak powiedziałem, po raz 25. Odbywa się to u nas, więc jubileusz. Uczestnicy od wielu tygodni przygotowywali się, by zaprezentować swoje muzyczne talenty. Dzieci przygotowały na dzisiaj jedną kolędę i jedną pastorałkę. Pastorałka to jest kolęda dla Jezuska, a druga kolęda będzie w języku niemieckim. Dzieci uwielbiają śpiewać kolędy i widzę, że sprawia im to dużą radość. Radości nie kryli także wszyscy widzowie, którzy pojawili się w kościele. Jest to możliwość przeżywania jeszcze raz całej atmosfery świątecznej, wspólnego śpiewania. Zawsze jest fajna atmosfera, zawsze jest przyjemnie. Fajnie śpiewać kolędy. Na następne kolędowanie trzeba poczekać do przyszłego roku i kolejnych świąt Bożego Narodzenia.